Rozdział 6. Nie wszystkie dziwy są naturalne. Wiele jest wytworem umysłu ludzkiego, a wiele pochodzi z diabelskiej mocy. Na to, cośmy wyżej powiedzieli, mogliby nasi niedowiarkowie tak odpowiedzieć. Te dziwy zgoła nie istnieją, my też w nie nie wierzymy. A chcąc nam swego dowieść, tak by jeszcze dodali. Jeśli w takie rzeczy wierzyć mamy, to i wy również wierzycie w to, co także jest opisane, że była czy też jest jakaś bożnica Wenery i jest przy niej świecznik, a w nim płonące światło, pod gołym niebem tak zawsze świecące, że żadne wichry i deszcze zgasić go nie zdołają. I z tego powodu, jak ów kamień, tak i ta lampa nazywa się niegasnącą lampą, mogą nam tak zajechać, żebyśmy nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Bo jeśli byśmy odpowiedzieli, że to jest nie do uwierzenia, to byśmy osłabili powagę ksiąkowych opisujących cuda. A gdy zgodzimy się na to, że wierzyć w to należy, potwierdzimy powagę bóstw pogańskich. Lecz my, jak to już zaznaczyłem w 18 księdze dzieła niniejszego, nie możemy koniecznie wierzyć wszystkiemu, co zawierają dzieje pogan. Bo i sami historycy, jak mówi Varro, jak gdyby umyślnie szukali sposobności, byleby się ze sobą różnić. Tym jednakże rzeczom, które się nie sprzeciwiają księgom, niewątpliwie dla nas wiarygodnym, jeśli chcemy, wierzyć możemy. Przytoczone przez nas miejscowości, gdzie się te nadzwyczajne rzeczy dzieją, najzupełniej wystarczają do przekonania niedowiarków o istnieniu również rzeczy nadzwyczajnych przyszłości, bo i sami możemy oglądać je, a i spośród naszych przeciwników nie trudno znaleźć wiarygodnych na to świadków. Ta zaś bożnica Wenery z lampą niegasnącą nie tylko, że nam kłopotu żadnego nie sprawia, ale daje nam pole do szerszego wypowiedzenia się o tych sprawach. Do tej niegasnącej latarni możemy dodać mnóstwo innych takich cudów, co się dzieją za pomocą bądź ludzkich sztuczek, bądź magicznych, to znaczy diabelskich, ale przez ludzi czynionych, bądź wreszcie przez samychże diabłów sprawianych. Gdybyśmy temu zaprzeczać mieli, to byśmy w niezgodzie stali z prawdomównymi księgami świętymi, którym wiarę dajemy. Albo więc w owej lampie sztuka ludzka obmyśliła jakiś mechanizm używany, używszy do tego azbestu, albo zdziałane to jest za pomocą sztuki magicznej, żeby ludzi w podziw wprawić, albo jakiś diabeł pod imieniem Wenery tak się okazał, iżby to dziwo było na oczach ludzkich i tak długo trwało. Lubią bowiem demony przebywać w stworzeniach, nie przez nich, lecz przez Boga stworzonych. Nęcą ich różne rzeczy, wedle różnych też gustów. Nie tak jak pokarmy nęcą ku sobie zwierzęta, lecz tak jak duchów pociągają stosowne do ich upodobań różne znaki, a więc różne rodzaje kamieni, roślin, drzew, zwierząt, śpiewów i obrzędów. Jeśli zaś mają upodobanie w ludziach, to takich naprzód podstępną złością uwodzą, bądź wszczepiając w ich serca ukrytą truciznę, albo nawet okazując im kłamliwą przyjaźń. I czynią nieraz z ludzi uczniów swych i nauczycieli dla wielu innych. Inaczej by bowiem nie mogły powstać sztuki magiczne i w tych sztukach mistrzowie jeno tak, iż samiż szatani naprzód nauczyć musieli, czego każdy z nich pragnie, czego nie lubi, jakim się imieniem wabi, czym go zniewolić można. Szczególnie wtedy opanowują serca śmiertelników i z takiego opętania szczególnie się szczycą, gdy się zamieniają na aniołów światłości. Bardzo więc liczne są ich czyny, których tym więcej strzec się nam trzeba, im się nam więcej cudne wydają. Ale do naszego przedmiotu, o którym teraz rozprawiamy, nawet i te dziwy przez demonów czynione pożytek przynoszą. Jeśli bowiem duchy nieczyste do takich działań są zdolne, to o ileż potężniejsi są aniołowie święci, o ileż potężniejszy Bóg, który samych też aniołów uczynił sprawcami cudów takich. Jeśli tedy stworzenie Boże przy współudziale sztuk ludzkich tyle i tak wielkich dziwów
które zowiemy po grecku, czynić może dziwów, które przez nieświadomych rzeczy brane są za cuda Boże, jak się zdarzyło w pewnej świątyni, gdzie i w posadce, i w sklepieniu położone zostały dwa magnesy równej wielkości, a w pośrodku pomiędzy magnesami umieszczono żelazny posąg bóstwa, tak iż dla niewiedzących, co było nad posągiem i pod posągiem, bóstwo wisiało w powietrzu niby mocą swą boską. Coś podobnego mogło być zrobione w owej lampie Wenery przy pomocy kamienia azbestu, o czym już wspominałem. Jeśli przez działania magów, których nasze księgi święte nazywają zamawiaczami i czarownikami, do tego demony dojść mogły, że znakomity poeta, będąc wyrazicielem powszechnego zdania, mógł napisać o jakiejś niewieście władającej tą sztuką. Ta twierdzi, że miłosny ból, co duszę łechce, ukróci swem zaklęciem, lecz innym, gdy zechce, urok zapada przez czary, a z nim kłopot srogi. Prąd rzeki wstrzyma, gwiazdy cofnie z drogi. Zmory skrzyknie nocnice, lecz patrz, nowe dziwy, ziemia pod tobą zadrży, a las jakby żywy schodzi z gór. To o ileż więcej Bóg mocen jest czynić to, co się niewierzącym zdaje nie do uwierzenia, lecz co łatwe jest dla potęgi Jego. On przecież i kamieniom, i wszelkim innym rzeczom nadał wszystkie własności. On ludzkie umysły uczynił, przez które ludzie w różny, dziwny sposób używają tych rzeczy. I anielskie natury, potężniejsze od wszystkich ziemskich istot, On stworzył. On też wszystkie dziwy zwycięża przedziwną mocą swoją i mądrością swą w działaniu, rozkazywaniu i zezwalaniu, używając wszystkiego tak cudownie, jak cudownie stworzył wszystko